Co to jest ta ciężka okluzja? Czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć? O co tutaj tak naprawdę chodzi? No dobra, mamy substancje okluzyjne, które znajdują się w kosmetykach, które tworzą ciężką okluzję, przez co też nie pozwalają przenikać do głębszych warstw skóry substancjom aktywnym, ale dziwnym jakimś trafem pozwalają przenikać substancjom szkodliwym. Czy tutaj dzieje się jakaś magia? Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, poruszymy temat okluzji. O tej okluzji słyszę ostatnio od jakiegoś czasu, ostatnio bardzo często, ale też wy pytacie mnie, jak to jest możliwe, że stosuje się te substancje okluzyjne. Oczywiście też pytacie, jakie to są substancje okluzyjne. Stosuje się je w medycynie, w farmacji, w kosmetyce, fizjoterapii itd., itd., a przecież one tak naprawdę nic nie dają, a wręcz przeciwnie, blokują jakąś możliwość przenikania tych substancji aktywnych. No w ogóle tych pytań od was jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja co prawda już w jednym z moich filmów wypowiadałam się na temat działania substancji okluzyjnych, ale postanowiłam, że zrobię jeszcze dwa filmy. Ten, który dzisiaj widzicie, czyli wytłumaczę wam trochę, o co tak naprawdę tutaj chodzi, ale też film, w którym opowiem wam o pewnych substancjach, które właśnie tworzą tę okluzję. To jest bardzo ważna sprawa, o której musicie wiedzieć, jeśli oczywiście rozpatrujemy kwestie składów kosmetyków, działania kosmetyków, formuł kosmetyków, jak one są tworzone i te substancje gdzieś tam w tych składach tych kosmetyków się przewijają. Po co producenci je w ogóle dodają? Po co tworzą tą okluzję? Także dzisiaj zapraszam was na taki, mam nadzieję, że ciekawy temat. No dobrze, zacznijmy od takiej pierwszej podstawowej informacji. Co to w ogóle jest ta okluzja i jak ona działa? Słuchajcie, mamy okluzję w kosmetyce i mamy okluzję w stomatologii. Ja na temat stomatologii wypowiadać się nie będę, ponieważ nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, nie posiadam też odpowiedniej wiedzy. Natomiast porozmawiamy sobie o tej okluzji w kosmetyce. Jak to tak naprawdę jest? Słuchajcie, okluzja to jest działanie przez wytworzenie pewnego rodzaju powłoki na naszej skórze, która też często nazywana jest filmem, jeśli odnosimy się do kosmetyków i substancji kosmetycznych. I ta okluzja ma pewne funkcje i pewne działania. To jest oczywiście udowodnione naukowo i sprawdzone, jak ta okluzja działa i po co ona działa. Słuchajcie, okluzja tworzy się na naszej skórze z kilku względów. Po pierwsze z tego względu, że tworząc właśnie taką powłokę na naszej skórze, chronimy naszą skórę przed transepidermalną ucieczką wody. Czyli tak jakby w momencie, kiedy mamy naruszony ten nasz hydrolipidowy płaszcz i ucieka z tej naszej wody, odparowuje z tej naszej skóry zbyt duża ilość wody i skóra się przesusza, trzeba stworzyć coś, co będzie wyglądało troszkę jak taki plaster, co zapobiegnie tej zbyt szybkiej utracie wody albo też tej nadmiernej utracie wody. Więc to jest pierwsza taka funkcja. Więc działamy tutaj tak naprawdę od wewnątrz, czyli tworzymy taki plaster i zabezpieczamy naszą skórę. Druga sprawa, tworząc ten plaster, zabezpieczamy też skórę przed tym, co na nią działa z zewnątrz. I jeśli mamy na przykład naruszony ten hydrolipidowy płaszcz, to bardzo często dochodzi do różnego rodzaju podrażnień, zaczerwienienia, jakichś reakcji alergicznych, dlatego że działają na naszą skórę różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. I jeśli stworzymy właśnie taki plaster, to też zapobiegamy temu, żeby na tą skórę naszą coś takiego szkodliwego działało. Jakieś alergeny, metale ciężkie z powietrza, kurz czy różnego rodzaju inne zanieczyszczenia, czynniki zewnętrzne. Ale jest też jeszcze jedna ważna funkcja. Otóż tworząc okluzję na naszej skórze, sprawiamy, że uwaga, uwaga, substancje czynne znajdujące się w kosmetykach mają ułatwioną możliwość przenikania do naszej skóry. No i teraz powiecie, no ale jak to? Przecież są takie teorie, że ta okluzja wręcz odwrotnie działa. No nie, słuchajcie. Te teorie to jest tworzenie nowej chemii na bazie nie wiem czego, ale na pewno nie jest to potwierdzone naukowo.
A my wiemy, i jest to potwierdzone od wielu, wielu lat przez ludzi mądrzejszych ode mnie, że jest zupełnie odwrotnie. Dlatego też okluzja często stosowana jest na przykład, jeśli chodzi o leki i substancje okluzyjne, które mają wspomagać działanie substancji leczniczych. Pamiętajcie, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawiam Wam linki do bardzo różnych, do bardzo ciekawych źródeł, wiarygodnych źródeł naukowych, prac naukowych i nie tylko, artykułów, gdzie dokładnie macie przedstawione, jakie są sposoby przenikania substancji przez naszą skórę, co trzeba zrobić, żeby te substancje się do niej dostały. I mam tutaj na myśli nie tylko substancje aktywne z kosmetyków, ale przede wszystkim też z leków. Poza tym macie też artykuły opisane, jak w ogóle działa ta okluzja to na skórze, na przykład na skórze suchej, atopowej i tak dalej. Polecam Wam sprawdzić, rozwinąć sobie opis i tam oczywiście znajdziecie te źródła. No ale dobrze, wróćmy do naszego tematu. Więc tak, wiecie już, jak to troszeczkę działa, jeśli chodzi o tą okluzję. Czyli tak, mamy zabezpieczenie od zewnątrz, mamy zabezpieczenie od wewnątrz i mamy możliwość przenikania substancji aktywnych. Zaraz Wam wytłumaczę, jak to działa tak naprawdę. Musicie też wiedzieć o tym, że cała ta okluzja to jest tak naprawdę jedno z takich prostszych zjawisk, ale można ją podzielić na dwa typy. Na początku filmu wspomniałam o ciężkiej okluzji. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak ciężka okluzja. Mamy natomiast okluzję ciągłą i okluzję nieciągłą. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj oczywiście o zastosowanie pewnych substancji, które będą umożliwiały właśnie tą utratę, blokowanie tej utraty wody z naszego naskórka. Ale też tutaj chodzi o długość ich utrzymywania się na naszej skórze, zmywalność z naszej skóry, ich formułę, cząsteczki itd. W dużym skrócie powiem Wam tak. Okluzja ciągła to jest zastosowanie takich substancji, które będą dłużej na naszej skórze się utrzymywały. Są to takie substancje, które też dłużej będą tworzyły ten ochronny film i przez to też troszeczkę inaczej działały na naszą skórę. Tutaj też oczywiście mówimy o takich substancjach, które będą tworzyły tą okluzję ciągłą, ale mamy też okluzję nieciągłą, czyli coś, co również, substancje, które również powodują, że powstaje ten film, natomiast one mają nieco inną przepuszczalność i też krócej utrzymują się na naszej skórze albo też są łatwiej z niej zmywalne. I to powoduje, że mamy właśnie taką okluzję, która może się dłużej utrzymywać na naszej skórze, albo taką okluzję, która może być krótsza na naszej skórze. Co nie zmienia faktu, że obydwa typy okluzji działają bardzo podobnie. No i teraz warto by było wymienić te substancje, które należą do substancji okluzyjnych w kosmetykach. I mamy tutaj przede wszystkim wazelinę, parafinę, olej mineralny, wosk parafinowy, cerezynę, skwalan i skwalen, ozokeryt, silikony, alkohole tłuszczowe, syntetyczne woski, naturalne woski oraz kwasy tłuszczowe. I tak jak wspomniałam na początku tego dzisiejszego filmu, w kolejnej publikacji omówię Wam, o co chodzi, jeśli rozmawiamy właśnie o tych substancjach okluzyjnych, ale tutaj bardzo ważną rolę odgrywają emolienty, humektanty i substancje błonotwórcze. I tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym też zwrócić Wam bardzo ważną uwagę na to, że jeśli rozmawiamy o okluzji, to musimy wziąć pod uwagę właśnie to przenikanie substancji aktywnych. No dobrze, jak to wygląda? Słuchajcie, jeśli wytworzymy na naszej skórze właśnie taką powłokę, to teraz zaczynają się różnego rodzaju procesy, zarówno w naszym organizmie, w naszej skórze, jak i też zewnętrzne procesy. I tutaj mam na myśli przede wszystkim to, że zwiększa się temperatura powierzchni naszej skóry. Jeszcze raz powtórzę, żebyście to dobrze zrozumieli. Robimy sobie taki plaster i teraz zwiększa się temperatura powierzchni naszej skóry. Co za tym idzie? Rozszerzają się naczynia krwionośne i zwiększa się ich przepuszczalność. To powoduje, że pewne substancje aktywne, które mają odpowiednie cząsteczki, mają ułatwioną możliwość, żeby
dostać się do pewnych warstw naszej skóry. Zapewne pamiętacie, w jednym z moich filmów opowiadałam Wam o tym, jak to jest z tym przenikaniem substancji aktywnych i wspomniałam Wam też wtedy, że po pierwsze, skóra jest tak stworzona, jest tak sformułowana, tak zbudowana, że jest ona niesamowitym organem, który nas chroni. Ona jest taką naszą barierą ochronną, jeśli chodzi o wszystko to, co znajduje się w naszym wnętrzu, ale też jeśli chodzi o to, co na nas oddziałuje z zewnątrz. Skóra musi być takim naszym murem, taką naszą barierą. I żeby ją pokonać, żeby coś się przez tą skórę dostało do naszego wnętrza, to nie jest takie proste. I musicie pamiętać o tym, że większość substancji aktywnych posiada zbyt duże cząsteczki, jeśli chodzi o ich budowę, żeby tak samodzielnie przenikały do naszej skóry. To jest po prostu niemożliwe. Oczywiście są też takie substancje, które mają odpowiednią budowę, odpowiednie cząsteczki, mówię tutaj o substancjach aktywnych, które będą mogły przedostawać się do tych najbardziej zewnętrznych warstw naszej skóry. Nam zależy na tym, żeby te cząsteczki substancji aktywnych dostały się jak najgłębiej i miały czas i możliwość zadziałania w tej naszej skórze, bo to nie jest taki proces że coś się dostanie do naszej skóry i to od razu zaczyna działać, a my po kilku sekundach widzimy efekt. No nie, to jest po prostu niemożliwe. Dlatego też producenci kosmetyków bardzo często starają się znaleźć różnego rodzaju metody przenikania tych substancji aktywnych do wnętrza naszej skóry, żeby to nie był efekt tylko powierzchowny i żeby te cząsteczki substancji aktywnych działały na zewnątrz naszej skóry, a żebyśmy my mieli taki efekt, że rzeczywiście wszystko fajnie wygląda, ale to jest do czasu. Nam zależy na tym i producentom kosmetyków zależy na tym, żeby jednak cząsteczki dostawały się do wnętrza naszej skóry, zaczynały na nią dawać jej takie impulsy, żeby ona intensywniej działała, żeby zaczynały się te wszystkie procesy już od wnętrza naszej skóry, więc to jest bardzo ważne i dzięki temu, że stosujemy pewnego rodzaju substancje okluzyjne, mamy taką możliwość, to jest, słuchajcie, nieduży stopień, ale jest taka możliwość, że pewne substancje aktywne, a w sumie to cząsteczki tych pewnych substancji aktywnych, do tej naszej skóry mają możliwość dostania się, ale też mają czas na to, żeby zadziałać. Niestety jest też pewien minus działania takiej właśnie oto okluzji na naszą skórę i to jest minus, o którym często wy nawet nie macie takiej do końca świadomości, ale wiecie, że coś jest nie tak. I tutaj mam na myśli różnego rodzaju substancje kontrowersyjne, o których często mówi się, że zapychają pory, albo coś na tej skórze się dzieje, albo jakieś tam bakterie się wytwarzają. I o co tak naprawdę tutaj chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, że w przypadku takiej częstej okluzji, długoterminowej okluzji, niestety mogą też dziać się takie sytuacje odwrotne. I tutaj często mówimy o tym, że jeżeli będziemy stosować przez długi czas okluzję ciągłą i substancje ciągłe, takie właśnie okluzyjne, które powodują taką ciągłą okluzję, to niestety może dojść do maceracji skóry, a co dalej się dzieje, zwiększa się wilgotność i to też jest taka pożywka, można by powiedzieć, tworzy się środowisko, odpowiednie warunki do wytwarzania pewnego rodzaju bakterii, które mogą źle oddziaływać na naszą skórę. I tutaj pewnie na myśli będziecie Wam się tutaj lampeczka zaświeci, że oho, chodzi o te bakterie beztlenowe i tak dalej w przypadku na przykład parafiny czy wazeliny. No coś tutaj macie rację. Bo chodzi o to, że właśnie, jeżeli, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że nasza skóra posiada swój naturalny mikrobiom, czyli mamy już jakieś bakterie na tej skórze, które żyją z nami w symbiozie. Ale jeśli wytworzymy na skórze dla nich odpowiednie środowisko, albo też środowisko odpowiednie dla tych niekorzystnych bakterii, no to wtedy zaczyna się dziać jakiś problem. Ale kiedy tak się dzieje? Tak się dzieje wtedy, kiedy w nieodpowiedni sposób stosujemy substancje okluzyjne albo też w nieodpowiedni sposób dbamy o naszą skórę.
I tutaj znowu mam na myśli kosmetyki, które posiadają w składach substancje okluzyjne, jak na przykład weźmy tutaj parafinę czy wazelinę. Jeśli będziemy stosować kosmetyki, które zawierają te substancje przez bardzo długi czas, ale nie będziemy dobrze naszej skóry oczyszczać jej w prawidłowy sposób. Dodatkowo też nie będziemy jej regularnie złuszczać, to te substancje gdzieś tam na tej naszej skórze będą. No można by tu powiedzieć tak kolokwialnie, że skóra będzie brudna, a jak skóra będzie brudna, to zaczną się na niej dziać procesy, które nie są dla niej korzystne. Dlatego tak ważne jest, i ja bardzo często Wam o tym w filmach przypominam, że nie musimy się obawiać aż tak tych substancji kontrowersyjnych, jeśli w prawidłowy sposób dbamy o naszą skórę. Oczywiście unikajmy tych substancji w przypadkach, kiedy nasza skóra jest nadreaktywna, kiedy wiemy, że mamy problem z zapychaniem tych porów, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie pielęgnacją taką domową, kosmetyczną, z utrzymaniem dobrego stanu naszej skóry. No to wtedy musimy pamiętać o tym, że są pewne substancje okluzyjne, takie, które tworzą tę okluzję ciągłą, które mogą być dla nas niekorzystne. Ale zakładając, że mamy skórę normalną, albo też dobrze dbamy o naszą skórę, chcemy zapewnić jej odpowiednie warunki do działania substancji aktywnych, chcemy, żeby ta nasza skóra była nawilżona, żeby ta woda z niej zbyt szybko nie uciekała, no to warto pomyśleć, żeby postawić i zwracać uwagę na pewne substancje okluzyjne, które znajdują się w kosmetykach. I tak jak mówię, macie do wyboru różnego rodzaju substancje okluzyjne, które sobie omówimy w następnym filmie, które warto wziąć pod uwagę. Te bardziej korzystne dla nas, te mniej korzystne, być może te, które tworzą okluzję właśnie nieciągłą. Jak to wszystko wygląda i jak to wszystko dopasować do naszej skóry. No dobrze, moi drodzy, teraz już wiecie, co to jest i okluzja. Jak ona działa, jakie mamy substancje tworzące okluzję, te substancje okluzyjne. Musimy jeszcze nawiązać do jednej bardzo ważnej sprawy, bo rozmawiamy sobie o okluzji, a tak naprawdę ta okluzja nie jest tylko i wyłącznie w kosmetykach. I jeśli będziemy patrzeć na składy kosmetyków, które zawierają substancje okluzyjne na zasadzie no nie, to jest po prostu złe, to jest B, tego nie wolno i tak dalej, to jak to się ma do innych rytuałów pielęgnacyjnych, ale też rytuałów medycznych, albo też do fizjoterapii? No w bardzo prosty sposób. Kochani, zapewne nieraz ktoś z Was nakładał sobie na twarz maskę algową. To też jest okluzja. Albo też nakładał sobie maskę w płacie. Tutaj też działamy okluzją. W gabinetach profesjonalnych, takich kosmetycznych, mamy również maski gipsowe. I to jest także okluzja. Zawsze przed nałożeniem maski algowej na pewno kojarzycie takie maseczki, które się rozrabia, one są takie lekko gumowe. Zawsze przed nałożeniem takiej maseczki nakładamy sobie jakiś preparat typu krem czy serum, bo chcemy, żeby on lepiej zadziałał na naszą skórę, a następnie pokrywamy naszą skórę właśnie taką maseczką. Tak samo dzieje się w przypadku masek gipsowych. Nakładamy zawsze jakiś preparat z substancją aktywną, a następnie nakładamy maskę gipsową i zaczynają się te wszystkie procesy. Ale przecież maski w płacie, czy maski w płacie, to też jest okluzja. Bo mamy maski, które są nasączone substancją aktywną, ale tworzymy powłoka na naszej skórze, przez co też te substancje aktywne zaczynają wnikać do naszej skóry i mamy też jakąś taką ochronę w postaci tej maski. Zwróćcie uwagę również na to, że w przypadku takich tradycyjnych masek kosmetycznych, takich kremowych, też bardzo często w składzie wysoko mamy jakieś substancje okluzyjne. Właśnie dlatego, moi drodzy, żeby te substancje aktywne dzięki tym wszystkim procesom, które zachodzą przy okazji okluzji, miały szansę zadziałać. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo w kosmetyce profesjonalnej wykonujemy różnego rodzaju zabiegi z użyciem substancji okluzyjnych, jak na przykład parafina, też dla lepszego działania substancji aktywnych i dla lepszych rezultatów oraz efektów. Mamy takie zabiegi jak na przykład okłady parafinowe,
czy też na przykład okłady parafinowe na dłonie albo na stopy, czy takie rękawiczki, które nakładamy z parafiną. Jeśli mieliście kiedykolwiek okazję skorzystać z takiego zabiegu, to na pewno wiecie, że najpierw kosmetyczka czy kosmetolog przygotowuje skórę w odpowiedni sposób, czyli złuszcza, wykonuje peeling, żeby pozbyć się najbardziej tych zewnętrznych warstw, tych komórek, martwych komórek naskórka i ułatwić jeszcze tą drogę dostania się substancji aktywnej do naszej skóry. Następnie na skórę aplikuje nam na przykład grubą warstwę jakiegoś kremu, albo jakiś serum, albo jakiś preparat nawilżający, ujędrniający, a później zamacza dłonie w parafinie, nakłada na to jeszcze, uwaga, dodatkowo rękawiczki i jeszcze przykrywa to dodatkowo jakimś takim, jakąś taką ciepłą rękawiczką bawełnianą, żeby tutaj też zaszedł ten proces rozgrzania ciepła, zwiększenia tego ciepła na powierzchni naszej skóry, rozszerzenia tych naczyń krwionośnych. No, sami widzicie, że tak to działa. W fizjoterapii również stosuje się różnego rodzaju okłady okluzyjne, żeby zwiększyć działanie różnego rodzaju leków. I takie procesy, właśnie te wszystkie zabiegi, stosuje się od naprawdę wielu, wielu lat. I jeśli kiedyś z nich korzystaliście, to na pewno zauważyliście rezultaty. Więc tutaj nie ma mowy o jakimś efekcie placebo, czy też nie ma mowy o tym, że jest wręcz odwrotnie. Słuchajcie, jeden z takich bardzo ciekawych zabiegów, na pewno też gdzieś tam Wam się pojawił ten zabieg, to są takie płatki złota, które przykleja się na skórę. Tutaj też działamy okluzją. Mamy płatki, na których znajduje się właśnie to złoto tam w odpowiedniej cząsteczce i przyklejając takie płatki na naszą skórę, tworzymy okluzję, przez to też to złoto ma szansę jakoś tam do naszej skóry się dostać. Takie płatki zazwyczaj na naszej skórze leżą przez kilka minut, kilkanaście minut, później się nie zdejmuje i jeszcze dodatkowo przy pomocy różnych olejków masowuje w naszą skórę. A co powiecie na maski biocelulozowe stosowane w medycynie? Uwaga, ale w takim zabiegach jak na przykład poparzenia skóry. Kiedy musimy stworzyć coś takiego jak drugą skórę, efekt drugiej skóry. W tym najlepiej sprawdza się oczywiście bioceluloza, też specjalnie przygotowana, która ma zapewnić naszej skórze też ten efekt regeneracji i działania od środka. I tą biocelulozę w medycynie w przypadku oparzeń bardzo często się stosuje. A jeszcze dodam tutaj jedną ważną sprawę. Farmacja. Słuchajcie, dlaczego większość maści zawierających substancje, jakieś leki, substancje czynne, aktywne, w swoich składach zawiera substancje okluzyjne? Są robione te maści na przykład na bazie parafiny, czy na bazie wazeliny, czy jakichś innych substancji okluzyjnych. Dlaczego? No właśnie dlatego, że mamy tutaj odpowiednią rozpuszczalność w tych tłustych substancjach, mamy takie specjalne podłoże do rozpuszczenia cząsteczek leków, ale też mamy okluzję. I bardzo często w przypadku stosowania różnych maści producenci też informują na ulotkach, że na przykład taką maść możemy stosować maksymalnie przez taką i taką ilość dni. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o działanie leku, ale też o działanie tych substancji okluzyjnych. Bo jeśli chcemy poprawić na przykład, załóżmy, że nasza skóra jest podrażniona. I teraz przepisze nam lekarz jakąś maść ze sterydami, w której bazą będzie właśnie substancja okluzyjna, to tam jest informacja o tym, że stosujemy taką maść przez maksymalnie 5 dni, bo jeśli będziemy ją dłużej stosować, to efekt może być odwrotny i nasza skóra zacznie się przesuszać, może właśnie dojść do takiego przesuszenia. To często też pojawia się w przypadku różnego rodzaju kuracji antytrądzikowych. Jeśli też stosowaliście takie kuracje, to zapewne wiecie, takie kuracje dermatologiczne, to zapewne wiecie o tym, że na początku było wszystko fajnie, a potem nagle nasza skóra zaczyna się bardzo mocno przesuszać, jest bardziej taka podrażniona, no czujecie to ściągnięcie i tutaj powinniśmy oczywiście zastosować odpowiednią pielęgnację, ale ten efekt, ten
efekt przy dłuższym stosowaniu takiej ciągłej okluzji i zastosowaniu tych cięższych substancji okluzyjnych, no niestety może się pojawić. Ależ się dzisiaj rozgadałam. Ale mam nadzieję, że tym właśnie dzisiejszym filmem dałam Wam trochę do myślenia, jak to w rzeczywistości jest z tą okluzją i czy teorie na temat tego, że mamy po pierwsze ciężką okluzję, albo też to, że substancje aktywne kompletnie nie przedostają się do naszej skóry, bo mamy substancje okluzyjne, ale już te substancje, które niestety są szkodliwe, jakoś w jakiś dziwny sposób do tej skóry się dostają i nam szkodzą. To są po prostu teorie wymyślone, bo słuchajcie, nauka udowadnia i pokazuje nam, że substancje okluzyjne stosowane w kosmetykach, czy też w innych zabiegach, w innych działach fizjoterapii, w kosmetyce profesjonalnej, w medycynie, w farmacji, mają swoje zastosowanie. One nie są wprowadzane po to, żeby, nie wiem, kosmetyk miał fajną konsystencję. No nie. To nie jest robione po to, żebyście się za głowę łapali, że nas oszukują i nam kombinują i tak dalej. Oczywiście mamy substancje okluzyjne tańsze, mamy substancje okluzyjne droższe. Wszystko tutaj zależy od tego, na jaką substancję postawi producent, ale też musicie zawsze pamiętać o tym, że te substancje okluzyjne muszą być kompatybilne w stosunku do różnego rodzaju substancji aktywnych i ich cząsteczek. Tutaj chodzi o różnego rodzaju procesy chemiczne, jak na przykład rozpuszczalność pewnych substancji tłuszczowych w jakichś innych substancjach, albo też substancji aktywnych właśnie w tłuszczach, żeby to wszystko miało sens, żeby substancje aktywne miały możliwość zadziałania, ale żebyście Wy jako konsumenci byli zadowoleni ze stosowania tego typu kosmetyków. Okluzja nie jest zła. Trzeba po prostu wiedzieć, jak z niej korzystać i jak prawidłowo z niej korzystać. Po jakie substancje okluzyjne sięgać, albo też jakie substancje okluzyjne omijać. Jak dobierać dla siebie kosmetyki, które zawierają takie substancje i na co zwracać uwagę. To jest bardzo ważne. Oczywiście nie wszyscy będą potrafili to robić, nie wszyscy będą świadomi i niestety takie sytuacje jak zapchanie porów, czy też jakiekolwiek inne działanie niepożądane, skutki uboczne, jak to się mówi, mogą się pojawiać. Dlatego też w następnym filmie omówię z Wami te emolienty, humektanty, substancje błonotwórcze, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dzisiaj na pewno poznaliście, a dowiedzieliście się, na czym polega w ogóle zjawisko okluzji i dlaczego się je stosuje i po co się je stosuje, ale też wiecie już, jakie substancje okluzyjne można znaleźć w kosmetykach i nie tylko, również w zabiegach, które w jakiś tam sposób będą na tą naszą skórę działały. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o tych linkach, które znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!